Na parkiecie zmierzyły się reprezentacje włoska i polska piłki nożnej halowej do lat 21. Choć włoska drużyna należy do faworytów w futsalu, nie pokonali naszych piłkarzy i spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Niewiele też zabrakło do zwycięstwa Polaków, gdy w przedostatniej minucie spotkania biało-czerwoni wykonywali rzut karny. Niestety nie udało się pokonać włoskiego bramkarza i wynik końcowy pozostał na remisie. Bramki dla Polski zdobyli Michał Marek z klubu Rekord Bielsko i Mateusz Jedliński z klubu KS Gniezno. W podstawowym składzie polskiej reprezentacji wystąpił też zawodnik Pogoni 04 Szczecin Paweł Bogucki. Mecze towarzyskie z reprezentacją Włoch to pierwsze wspólne rozgrywki na boisku dla nowo powołanej kadry prowadzonej przez trenera Gerarda Juszczaka. Drugie z zaplanowanych spotkań piłkarzy odbędzie się w środę o godzinie 18 w hali przy ulicy Twardowskiego. Wstęp na mecz jest bezpłatny.